piątek 4 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Policach. Tematem obrad było funkcjonowanie zespołu szkół pod kierownictwem nowej dyrektor Agaty Markowicz-Narenkiewicz. Sesja została zwołana na wniosek radnych Gryfa 21 i osób związanych z protestami społecznymi. Osoby te obawiają się o przyszłość szkoły. Do dyrektor i zarządu powiatu skierowali 26 pytań. Dzisiaj tutaj skorzystaj z okazji, że mogę z Państwem się spotkać, z Państwem wszystkimi radnymi, udzielić odpowiedzi na pytania przedstawione w piśmie, jak również zaprezentować w odniesieniu do tych pytań plany związane z funkcjonowaniem zespołu szkół w Policach oraz problemów, trudności, które pojawiły się w pierwszym miesiącu funkcjonowania. Obszerna prezentacja dyrektor Agaty Markowicz-Narenkiewicz dotyczyła m.in. planu zajęć, funkcjonowania hali sportowej i dalszej współpracy polsko-niemieckiej. Nowa dyrektor po miesiącu swojej pracy zauważyła, że w Polickiej Białej występuje wiele niespójności prawnych. W tej sprawie głos zabrał radny opozycyjny Waldemar Echaus. Naprawdę, zdeprecjonowała Pani pracę, 24-letnią pracę tej szkoły, bo nie powiedziała nic Pani o osiągnięciach, tylko co Pani chce zrobić na podstawie przepisów prawa, to może już najlepiej oddać wszystko do prokuratury, niech zbadają, niech zmierzą, niech zbadają, bo to tak wygląda, proszę Panią. Pani podejście jest do tego, że ja tutaj mam 24 wyróżnienia, jakie szkoła osiągnęła na przestrzeni tych lat. O tym Pani nic nie powiedziała. Pani dyrektor niewątpliwie jest merytorycznie przygotowana do tego, żeby tą szkołą zarządzać. Pani dyrektor, przygotowując dzisiejszą prezentację, odnosiła się w tej prezentacji przede wszystkim do pytań i zarzutów zawartych w pytaniach przez Państwa przedstawionych jako wnioskodawców do sesji. Ważnym tematem rozmów były ewentualne zwolnienia wśród nauczycieli. W przyszłorocznym budżecie szkoły zarezerwowano pieniądze na odprawy dla pracowników. Ta kwestia wywołała poruszenie nie tylko wśród radnych opozycji, ale także wśród publiczności. Czy będą zwolnienia, czy nie będzie zwolnienia? Na chwilę obecną nie będzie, bo karta nauczyciela tego zabrania. Ale czy będą zwolnienia w maju? Dyrektor Markowicz-Narenkiewicz wytłumaczyła, że zgodnie z prawem musi zmniejszyć nauczycielom liczbę godzin. Jeżeli nie zgodzą się na te warunki, otrzymają należną odprawę i przestaną pracować. I oczywiście szkoła nie może istnieć bez nauczyciela, bez rodzica i bez ucznia. Ale należy pamiętać, że najważniejszy w tym całym procesie jest uczeń. Radny Gryfa Andrzej Bednarek wyraził zastrzeżenia co do pracy zarządu powiatu związane z oświatą. W jego opinii dyrektorzy powiatowych placówek nie otrzymują pomocy i wsparcia. Mamy określone zdanie na temat polityki zarządu względem placówek oświatowych. I niestety, ale nadal podkreślam i ciągle to mówię, bo to może przypomnieć, zawsze Państwa to denerwuje. Nie jesteście nadal adwokatami oświaty, jesteście prokuratorami. Podczas 5-godzinnej sesji nie podjęto żadnych decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania zespołu szkół w Policach. Już po raz drugi Nowe Warpno było organizatorem ogólnopolskiego festiwalu chórów i zespołów wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do udziału zgłosiły się zespoły wokalne, chóry jednorodne i chóry mieszane z Polski i jeden z Białorusi. Cieszę się, że jesteście wśród nas i że wszystkim Państwu dobrego pobytu, miłych wrażeń, nabierania siły i wiary w to, że życie zaczyna się po 50. Wystąpiły zespoły z różnych miast, z Polic, Gostynia, Głogowa, Świnoujścia, Stargardu Szczecińskiego, Gubina i Szczecina. Każdy występ trwał około 15 minut. W tym czasie zespoły prezentowały 3 utwory: sakralny, ludowy i churalny. Była to niepowtarzalna okazja uczestnictwa w prawdziwej artystycznej uczcie. Tegoroczna edycja festiwalu była czasem utrwalania znajomości i wokalnych sympatii, bowiem niektóre zespoły przyjechały do Nowego Warpna już po raz kolejny. W Trzebieży znajduje się ośrodek wypoczynkowy Roma. Mieszkający tu ludzie nie mają dojazdu do swojej posesji, chodnika ani oświetlenia. Dlatego poprosili naszą redakcję o pomoc w tej sprawie. Ośrodek leży na terenie Nadleśnictwa Trzebież. Nadleśniczy przyznał, że dojazd jest bardzo utrudniony, ale zadaniem nadleśnictwa nie jest budowa dróg w lesie. Dużo jest takich miejscowości na naszym terenie, gdzie
tereny tak oddalone no są w tej chwili atrakcyjne, zagospodarowane. Ludzie zaczynają się w nich budować, zakładać rodziny, no i mają przez to też utrudniony dojazd, bo wcześniej tych dróg nikt nie remontował, nikt ich nie budował. W Trzebieskim ośrodku zamieszkuje kilka osób. W zimie lub podczas jesiennych deszczy ludziom trudno pokonać drogę od głównej ulicy do domu. Pani Ewa uważa, że gmina powinna wykonać pewne prace. W jej mniemaniu jest to niewielki zakres. Dużo nie chcemy. Niech nam tą drogę od osady leśnej do leśnej ulicy, chociażby jakimś tłuczniem wysypią, wezmą to ładnie, ubiją i z jedną lampę na rogu powieszą, żeby sobie nóg ludzie nie łamali. Do ośrodka prowadzą dwie drogi. Druga droga jest krótsza. Przy niej mieszkanka chciałaby mieć lampę. Generalnie lasów nie oświetlamy. Na to podatników polickich nie stać, żebyśmy drogi w lesie oświetlali. Nadleśnictwo uważa, że są różne rozwiązania, ale podpowiada jedno korzystne dla obu stron, nadleśnictwa i gminy. Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem, najprostszym ze względu na termin najszybciej, jest specustawa drogowa, która zezwala na sporządzenie projektu drogi, bo taki tu będzie potrzebny na pewno, bo nie ma tu drogi urządzonej, żeby ją urządzić. Projekt drogowy, wyłączenie gruntów z zarządu lasów państwowych i przekazanie ich w zarząd zarządcy drogi, w zarząd gminy. Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy dzierżawy. Wtedy dzierżawca, czyli gmina, musiałby utrzymywać drogę w stanie przejezdności, a w późniejszym terminie należałoby uregulować stan formalno-prawny. Te rozwiązania to przyszłość. Na razie do gminy nie wpłynęło żadne pismo od zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby udogodnień. Każdy z przedsięwzięć publicznych, jeśli rozmawiamy o oświetleniu dróg, to jest zadanie publiczne. Gmina odpowiada za realizację przedsięwzięcia, a później finansowanie oświetlenia dróg publicznych, gminnych dróg publicznych, wszystkich na terenie miasta, Police i pozostałych dróg publicznych na terenie gminy. Należałoby złożyć wniosek, pisemny wniosek do burmistrza w każdej kwestii, gdzie mieszkańcy oczekują jakiejś realizacji przedsięwzięcia. Najlepiej wcześniej skonsultować sprawę w sołectwie, z Radą Sołecką. Jak powiedział zastępca burmistrza, temat nie został podjęty w Radzie Sołeckiej w Trzebieży. Jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony przez mieszkankę, to pracownicy Urzędu Miejskiego zbadają, czy jest to zadanie priorytetowe dla gminy, oszacują przedsięwzięcie, sprawdzą, w czyim władaniu droga się znajduje oraz którędy poprowadzić kabel. Złożenie wniosku oczywiście nie oznacza, że droga i oświetlenie zostaną wykonane. Środki finansowe są dużym ograniczeniem.